pacjenci, lekarze, pielęgniarki oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Charytatywnego Rycerza Kolumba uczestniczyli w Dniu Chorego we mszy świętej w kaplicy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. W modlitwie w intencji chorych i osób opiekujących się cierpiącymi przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Zawistowski. Dzień Matki Bożej z Lourdes Jan Paweł II wyznaczył jako dzień szczególnej modlitwy, szczególnej refleksji, zadumy, zastanowienia się nad problemem człowieka cierpiącego, człowieka chorego. Ja dzisiaj przybywam tutaj jako duszpasterz, żeby modlić się za wszystkich cierpiących, żeby Bóg swoją miłością otwierał ludziom oczy na te ważne problemy, jak to się nauka mówi, egzystencjalne, czyli dotyczące istnienia ludzkiego, modlić się, no i wyrażać przez to moją miłość, łącząc się razem z chorymi. Jest to problem dla mnie bliski, bo ja od 20 lat mianowicie mam problem sercowy, jak to się mówi. To znaczy przechodziłem przez operacje, przez różne badania. Także dla mnie jest ten problem bliski i ja podchodzę do tego bez jakichś drżeń, bez jakichś lęków, bo mam za sobą pewne przeżycia i pewne doświadczenia. I dziękuję Panu Bogu, że Pan Bóg przeprowadzał mnie przez doświadczenie, bo ja sobie podchodzę do tych problemów spokojnie. Mogę sobie spokojnie brać tego chorego, który cierpi, czasem jest przestraszony, wylękniony, spokojnie go za rękę pobłogosławić go, pocieszyć go, powiedzieć, jaka jest prawda o tym z punktu widzenia religijnego, z punktu widzenia mianowicie spojrzenia Chrystusowego na ten problem. Szpital Wojewódzki w Łomży to największa placówka medyczna na ziemi łomżyńskiej. Rocznie hospitalizowanych jest tu ponad 20 tysięcy osób. Szpital korzysta z różnego rodzaju funduszy przeznaczonych na inwestycje i zakupy nowego sprzętu medycznego. Ważne jest także wsparcie organizacji i stowarzyszeń charytatywnych. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Rycerzy Kolumba. Dla szpitala to jest szczególny dzień, Dzień Chorego. Czcimy to w postaci... Msza jest zorganizowana, zapraszamy wszystkich chorych, personel medyczny i wszystkich pracowników, no i nie tylko. Są również niektóre stowarzyszenia, uczestniczą razem z nami, między innymi Rycerze Kolumba, chcą podarować dla szpitala ze swej składki, odłożonej składki, zakupiono pościel dla szpitala, dla kilku oddziałów trafi to bezpośrednio do chorych. Łomżyńska organizacja Rycerzy Kolumba w poprzednich latach na rzecz osób potrzebujących przekazała między innymi wózki inwalidzkie.